Złotnik jubiler. Złotnik jubiler zajmuje się tworzeniem wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz ich naprawą. Taka osoba może znaleźć pracę w zakładach jubilerskich oraz złotniczych lub w punktach sprzedaży biżuterii. Może też otworzyć własną działalność gospodarczą. Złotnik jubiler wykonuje wyroby przy użyciu metali szlachetnych i ich stopów. Jednak aby móc obrabiać materiał, złotnik poznaje najpierw jego właściwości. Uczy się rozpoznawać metale szlachetne, a także rozróżniać składniki stopów. Dowiaduje się, z jakich materiałów pomocniczych może korzystać podczas wyrabiania biżuterii. Potem na zajęciach praktycznych poznaje narzędzia, przyrządy oraz maszyny wykorzystywane do obróbki metali szlachetnych. Złotnik jubiler w swojej pracy posługuje się sprzętem do odlewania i topienia metali szlachetnych, urządzeniem do kąpieli chemicznej oczyszczającej metale szlachetne, polerką i szlifierką stołową do obróbki i wygładzania produktów, różnymi szczypcami i kleszczami do chwytania przedmiotów, mikroskopem do powiększania widoku oraz wieloma innymi narzędziami. Pracą jubilera jest wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich. Do głównych zadań należy wykonywanie obróbki metali szlachetnych i ich stopów, łączenie elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich, oprawianie kamieni jubilerskich, wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich. Myślę, że dobry jubiler przede wszystkim musi być cierpliwy, musi mieć zmysł estetyczny, musi lubić pracować, wykonywać rzeczy rękami i także na pewno przyda mu się spora doza cierpliwości. W zasadzie praca jubilera to ciągła nauka. Mody się zmieniają, powstają nowe technologie. Jubiler to musi być taka osoba, która chce poszukiwać wiedzy i ją pogłębiać, bo techniki obróbki metali cały czas się zmieniają. Powstają coraz to nowe narzędzia. Oczywiście moda się zmienia, gusta klientów są różne. W zawodzie jubilera pracuję od 8 lat, a od jakichś 2 lat prowadzę własną działalność. Chyba w pracy jubilera pociąga mnie najbardziej to, że mogę zamknąć się sam w pracowni, włączyć ulubioną muzykę i tak sobie powoli, spokojnie pracować nad jedną rzeczą, odcinając się od całego świata. Wymaga to sporo cierpliwości. Czasami nie wszystko wychodzi tak, jak powinno, ale to akurat przychodzi z doświadczeniem. Nagrodą za tą całą cierpliwość i często ciężką pracę jest to, że jednak powstaje taki przedmiot, który będzie piękny, estetyczny, czy to będzie pierścionek na palcu pięknej kobiety, czy spinka w mankiecie dżentelmena. To już nie istotne, ale będzie to jakiś przedmiot, który będzie towarzyszył tym osobom przez, mam nadzieję, całe życie. Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas nauki i praktyk pozwalają złotnikowi jubilerowi na podjęcie samodzielnej pracy. W codziennej pracy złotnik jubiler pracuje na podstawie szkiców i rysunków, które zwykle komponuje na podstawie życzeń klienta. Większość tego typu projektów jest wykonywana na indywidualne zamówienie, chociaż zdarzają się produkcje masowe. Złotnik jubiler pracuje nie tylko z metalami szlachetnymi i ich stopami, ale również z kamieniami szlachetnymi oraz syntetycznymi. Zna ich budowę, skład, a także potrafi wskazać odpowiednie zastosowanie.
Wie, że kamienie mają różne właściwości i potrafi dobrać do nich odpowiednią oprawę w taki sposób, żeby nie tylko odpowiednio się komponowała, ale żeby była wytrzymała. Przykładowe wyroby, które wykonuje złotnik jubiler to naszyjniki, pierścionki, kolczyki, papierośnica, cukiernica oraz inne przedmioty użytkowe. Już od najmłodszych lat, patrząc na biżuterię mojej mamy i babci, bardzo mi się ona podobała. Lubiłam robić swoje projekty, wzorując się na biżuterii właśnie ich. No ale jednak z biegiem lat coraz bardziej zgłębiałam temat. No i kiedy przyszło co do czego, postanowiłam właśnie pójść za ciosem i zostać jubilerem. Zaraz po szkole zaczęłam pracę w dość sporym zakładzie jubilerskim, no ale jednak po pewnym czasie, no i biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na osoby w tym zawodzie, postanowiłam z chłopakiem założyć swoją działalność. Na pewno osoba, która chciałaby być jubilerem, powinna być cierpliwa po prostu, ponieważ proces od projektu do otrzymania gotowego produktu jest dość długi i pracochłonny. No nie warto się tym zrażać, ponieważ biorąc pod uwagę współczesne technologie, ten czas się coraz bardziej skróca. Biorąc pod uwagę to, że zakupiliśmy nowe polerki i przyrządy pomiarowe, bardzo nam to ułatwiło pracę. No i również też skróciło czas oczekiwania, więc jeśli osoba przychodzi do nas z własnym projektem, jesteśmy ten projekt w stanie wykonać o wiele krócej niż jeszcze kilka lat temu. Nawet jeśli klient przychodzi z własnym projektem, my jesteśmy w stanie pomóc mu w realizacji. Po konsultacjach co do na przykład wymiarów danego obiektu, tworzywa, czy też zależnie od okazji, możemy na zamówienie wykonać pierścionek zaręczynowy, kolczyki, czy nawet inne drobne przedmioty, które ktoś chciałby ofiarować bliskiej osobie. Lubię to, że mogę projektować nową biżuterię, ciekawe nowe ornamenty. No oczywiście inspiruję się w pewnym stopniu historią i czuję, że przy projektowaniu wnoszę w tą dziedzinę coś swojego. Podczas wykonywania opraw kamieni jubilerskich pojawiają się rozmaite wady i jest to naturalne. Zadaniem złotnika jubilera jest je odnaleźć oraz usunąć, aby wyrób był dobrej jakości, a także żeby wyglądał estetycznie. Złotnik jubiler przyjmuje również zlecenia na wykonywanie napraw i przeróbek biżuterii oraz innych tego typu wyrobów. Podczas oględzin przedmiotu jubiler ocenia jego stan oraz możliwość poddania go naprawie. Określa rodzaj uszkodzeń, dobiera odpowiednią metodę ich usunięcia, a wszystkie wykonane czynności zapisuje w dokumentacji technicznej. Tam również zamieszcza kosztorys. Podobnie przebiega proces poddania wyrobu jubilerskiego lub złotniczego przeróbce. Złotnik jubiler to zawód, który wymaga precyzji, pewnych rąk oraz cierpliwości. To praca, w której jeden niewłaściwy ruch może zepsuć końcowy efekt, dlatego bardzo ważne jest, aby podczas jej wykonywania złotnik był skupiony. Jubilerstwo to branża, która aktualnie przeżywa swoją drugą młodość. Rękodzieło, unikatowe ozdoby są popularne, modne i chętnie kupowane. Ludzie uwielbiają zamawiać oryginalną biżuterię, która ich wyróżnia. Popyt na nią stale rośnie. Dlatego na rynku wciąż pojawiają się nowi rzemieślnicy przedstawiający szeroki wachlarz ofert. Współcześnie kupuje się nie tylko biżuterię ze złota czy srebra. Równie popularne są ozdoby z drewna czy innych nieszlachetnych materiałów. Złotnik jubiler to zawód odpowiedni dla osób kreatywnych oraz zdolnych manualnie. To ciekawa ścieżka kariery, która może dać dużo radości oraz satysfakcji. Jeśli chcesz pracować w zawodzie złotnik jubiler, możesz wybrać następującą ścieżkę kształcenia.
Ścieżka kształcenia. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie złotnik jubiler oraz zdanie egzaminu zawodowego lub czeladniczego. W zawodzie złotnik jubiler istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.